Witam z powrotem w Wiedźminie. Ostatnio przypłynęliśmy na bagna, ale nie zdążyliśmy nic zrobić. Bodajże ostatnie 5 odcinków chodziliśmy po zimie, ale tutaj będzie dużo walki. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Czy to groźba? Bywaj. Ogłoszenie do nas, ten koleś... Panie, może potrzebujesz łodzi? Przed chwilą tutaj przypłynęliśmy, debilu. Woda jakaś nie. Czy my nawet talenty mamy? Nie. Ale poczekamy do nocy, bo utopce będą tutaj latać sobie. Musimy wykonać to zlecenie. Trzeba wypić się z kółeczkę. Potrzebujesz łodzi. To tyle? Woda jakaś niespokojna. A nie. Teraz to chyba wszystkie. Tak mi się wy... Nie wziąłem? Gdzie? Okej. Mało tych to. No, a już koniec. Zapiszemy sobie. I może wyjmiemy pochodnie. Dziadek? Hej, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. Bądźmy mili. Ale gdzie ta kapliczka jest? Gdzie on pobiegł? Głupek.
Okej, tędy się dostaniemy. O, trzęsie się medalion. A, jest tutaj. O cholera. One są strasznie silne. Jak widzicie, zaraz padniemy. No właśnie. Tak, padliśmy. Widzicie, strasznie one są silne. Załadujemy szybkim wczytywaniem. Ja mam jaskółkę odpaloną. Przydałby się też kot, nie. Dobra, to może mi. Dobra, dobra, hej wnusiu. Nie jest. Bla 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 bla. O, nie ma jak mi. Nie tak szybko, wnusiu. Jestem stary. Nie tak szybko jak ty. Róż dupę, dziadku. Zajmiemy się najpierw utopcami. Jeden utopiec zbiegł. A! Starczy! Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój. Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. Dobrze, wypijemy teraz. A ile mi zostało tego? Godzina jeszcze, dobra, wypijemy grom, zamieć. Ile ma czasu trwa? 20 minut. Jest. No. Aha, to była ta krwiożercza roślina, dlatego był taki mocny. Tak czy siak musimy doprowadzić dziadka do kapliczki, chodźmy. Nie ten miecz.
Co? Chyba wszystkie. Chyba z mieczem będziemy. Czy dziadek idzie z nami? Idzie. A zbliżamy się, zapiszemy. Jeszcze minuta tylko zamieci. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. Chyba trzeba zabijać silnym. Tak mi się wydawało. A! Jak one giną, to trzeba uciekać. Trafiło mnie to? Aha. Przynajmniej siebie nawzajem ranią. Trafił mnie, kurwa. Zaraz, ich szczątki co mają?
W sumie jak nowe składniki, to mogę brać. Zapiszę. Te są słabsze od tamtego na pewno, bo tamten był bossem. A, ja po prostu numeryczną wybieram, tak? Nie to. Cholera, tego muszę załatwić. Jasna cholera, kolejny. Ale się wpakowałem, uciekaj. No, pięknie. I nas zabił topielec. Te echinopsy to są, kurczę, strasznie twarde dranie. A ja zapisałem po tej dużej walce, o nie, tam nie chcę iść. W sumie to niedobrze robię, że idę nocą. No ale cóż, no jak już idę, to idę. Okej, jestem przy drodze. Osiem minut? To godzina minęła? Mam nadzieję, że nic nie pokomplikuje. Co tam było? A, u niego mogłem zdobyć tę książkę. Ogryzione kości to kości człowieka. Mózg na talerzu. Niedobrze mi.
tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek? Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz. Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Kilogram ludzkiego mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie. Sam zapytałeś. Pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruszcik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne i jakby z natury nasycone przyprawami. Nie chcę ci już słuchać, bydlaku. Wedle życzenia, już milczę. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego. Zabić możesz mnie zawsze. Ale bardziej użyteczny będę żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Giń, potworze. Niestety na razie nie mogę go zarżnąć. Coś tu mi się wyświetliło? Nie. Cholera, mamy już trochę duży poziom tego, zatrucia. A nie to. A tam będzie dużo echinopsów. Dobra, nie pogardzę jeszcze jedną jaskółką. Zamieć też by się przydała, ale nie zużyję jej niestety. Teraz będę dużo korzystać z pauzy. A jak widzicie, chyba nie wygram, nie wyjdziemy zwycięsko z... nie wyjdziemy zwycięsko z tej bitwy. Więc musimy kolesia przechytrzyć. Zrobimy tak. On do nas biegnie. Poczekamy na niego sobie. Teraz zapiszemy. Teraz spróbujemy ich przeatakować. Ale Geralt, atakuj. Co ty robisz, kurde? Co? Coś szybko. Kurde, naprawdę chciałbym ściąć te warzywka, znaczy roślinki, jak najszybciej. I teraz, one się przydały, teraz je zlikwidować. Thank you.
Cholera, ten jest mocny strasznie. Dobra walka. Zjemy kurczaka. I zapiszę sobie. Ten na środku to był największy problem. Widzieliście, ile on obrażeń zadawał? Nie ma więcej. A tam ciało jakieś było. Sprawdźmy to. Nie, w sumie nie. Pochodnia mi się może przydać. Dobra, załatwiliśmy kanibala. Nie mogę tu chyba odpocząć do ogniska. W sumie poszedłem sobie tutaj jeszcze. Tędy. Sprawdzę. O, tędy, o. Bo tam a, tędy nie przejdę. Tam powinny być wilki. Świetnie. Tego mi brakowało. Utopcy i echinops. Świetnie. Tak jest. Nie no, system walki moim zdaniem jest tutaj świetny w tej grze, nie powinni go zmieniać. O jasna cholera, tutaj są dwie roślinki. Spadamy stąd! Te utopce chętnie przygarniemy. Aj, za wcześnie. Coś nie tak. O cholera. Tak jest. Rany, za dużo ginę tutaj. Ale mówiłem wam, że tu będzie dużo walki. To są bagna w końcu w nocy. Dlatego też wrócę do ogniska. Drogą, tędy. Jak widzicie te czerwone plamy, no to właśnie mikstury tak działają. Jeżeli za dużo mikstur wypijemy. Ciekawe, czy teraz Geralt czuje jakiś dyskomfort. Jakiś to zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. O, tu jest ognisko. A. Gdzie? A, okej. Okay. Nowe talenty. Wszystko idzie jak na razie do srebrnego. Alchemia. Co mi biały miód daje? Aha. O, eliksir upiornego psa. Co to daje? Jeden srebrny talent. To na pewno zrobimy. O, aby się przydała ta rebis. Nie mamy rebis! Nie. Nie.
A, to jest baza alchemiczna eliksirów. Vitroli Rebis. Cholera, dlaczego nie mogę jaskółki? Ile ona Rebisu? Już mamy Rebis. A, bo jaskółka dwa Rebisy. A ja miałem jeden. Dobra, potem pójdziemy i kupimy sobie więcej. O. Ceglarze. Właściwie to się cieszę, że nie musi... Witaj. Powitać, panie, powitać. Co się stało? Teraz nic, ale jak miał 6 lat, to mnie cegła na łba spadła. Taka zabawa była. Rzucał kto cegłę w górę i trzeba było policzyć do 5, a później wiać, bo cegła na łba spadała. Jażem w rachunkach nigdy mocny nie był. Mówią, że głupi jestem przez te cegły. Ale jak trzeba pomóc, gdzie trafić, to tylko do mnie, bo widzicie, ja nigdy nie błądzę. Zatem dobrze trafiłem. Opowiedz mi o bagnach. Bagna są duże i głębokie i komary w dupę tną. Oj, strasznie ostatnio tną. Kto mieszka na bagnach? Na bagnach to mieszkają druidy, ceglarze, drwalce i potworzyska i komary. To o czym opowiadać? Opowiedz o komarach. Krwiopijcu, bzykaczy, gamratka ich mać, co roku więcej chyba, a najwięcej to kole wieży znajdziecie. Wieży? A no jak prosto ku zachodowi pójdziecie i kole chatki ku południu skręcicie, to do wieży magowskiej dojdziecie, ale zamknięta ona i nic tam, ino komary zatracone i globy jakoweś, O mój Boże. Bywaj. Gdzie by iść? Gdzie by iść? Podróżny z daleka, siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Mogę z nią zagrać w kości? Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Dlaczego ludzie nie pracują?
Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, Białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. A czy ja tego nie wykonałem? A, bo nie zabiłem wszystkich utopców. Te rozmiękłe dziury w ziemi to nie chyba doły z gliną. Tak. Jakoby rebis mi tu. Nie, nie ma. Choć zwłoki są mocno nadgryzione przez potwory, wyraźnie widać, że śmierć